trade gourmet coffee. China. There are Nico Bellic. We did not find your body with the others in the warehouse. Mr. Bulgarin and I were very disappointed. I was loyal to you, Dmitry. Why did you turn on me? You think I could survive in a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who had so many enemies. You robbed Bulgarin. You killed Mikhail. You know no more of loyalty than I do. You know why I killed Faustin. It was not my choice. I will find you, Nico. I have burnt you and your cousin out of Hove Beach. I will smoke you out of any other hiding place you have in this city. See you soon, Nico. Witajcie moi drodzy, z tej strony Hudson i tutaj jest kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. Właśnie byliśmy świadkami rozmowy Dmitrija z Niko. Co ten kierowca? Właśnie jedziemy do Brusiego. Pamiętacie, poprzednio była szczelanina i spalili nam mieszkanie. No i w ogóle musiałem się wynieść do Bohan, tam nie obrócę głowy niestety. No i teraz idziemy do Brusiego zrobić misję. I przy okazji była ta ciekawa rozmowa telefoniczna. Dobrze, nie wiem, czy to rady nie jest czasem za głośno. Moment. Kurde, nie zrobię Altaba, bo mi się zwiesi nagrywanie. No, a batom. Przyspieszymy sobie to troszkę. I jak było? Dobra. Ups. Dał do pieca. Kazałem mu dać do pieca. To może się skończyć źle. Dobra. Dajmy Enter. I jedziemy do Brusiego. I będzie misja Brusiego. O. Dobra. No, thank you very much. Ile zapłaciłem? 50 dolców. Jak kliknęła spacja. Dobra, nieważne. Wchodzimy do Brusiego. Znajdź i usuń. Misja się nazywa. A ja się zamykam. Hey. Hello. I'm busy. I said hello. Ow! Motherfucker! Is your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey, some fucking Polak asshole. Hmm, Niko nie jest Polakiem. He's not a Polak. He's a gentleman. Still a fucking asshole. Sorry, Nicky, man. How's things? Okay. Nicky. I got you, man. I'm big, but I'm also fast. Wake up, boy. Ooh, I'm sorry. Can you show me that again? Oh, ah, oh, enough, man. Enough. Oh, fuck me. Be all right, huh? Oh, that's some red army shit. Serious. You gotta show me. I'm all about power. Come on, touch my pecs, man. No, thank you. Rock hard. I bench 450. Oh my. Yeah. Typowy packer. Well, Roman said maybe you needed some help and we need some money real bad. Shit, my bad. Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean, I am no chubby chaser, but if I was and a queer, that guy would be in trouble. You know what I mean? Let them know. Hey, I'm shitting with you. Brucey likes pussy. Remember that, all right? Okay. Okay. All right, Nicky, listen up. I know you guys need money. Bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked with, especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What? I need to find them. They're in hiding. How do I find them? Man, you're cold. You didn't even blink. Love that. I fucking love that. You gotta steal a police car. Get on the computer, give me a call. They're easy to hack. Not really. All right, Brucey. I'll give you a call. Ice cold, man! Ice cold! Hmm. Trzeba zawinąć radiowóz. O! Kurde, siedzi ich tu dwóch. Nara.
Najszybciej zwinięty radiowóz. Policja w GTA 4 ma do siebie to, że ten, jak masz jedną gwiazdkę pościgu, to nie próbują do ciebie strzelać. Oj. Dobra, jedziemy powoli. O. Halo, Brucey. I'm here. I have a computer. You're a badass, man. I love it. Now this cat's name's Lyle Revis. Type it into the computer and you should get some known whereabouts and shit. I take him out myself, but when people see me coming, they fucking run, man. Know what I'm saying? Cats don't want to mess with someone packing 24-inch guns like mine, baby. Yeah. Uh-huh. I'll track down this Revis. Come Revis. On, man. I'm feeling chills down the phone. Call me when it's done, bro. Dobra. Naciśniemy E. O. Przeszukaj tam bazę danych policji według nazwiska. Jakby było? A E? Leil? Nie. Kurde, jak mu było? Rivas. To są w ogóle fajne ciekawości w tej... O! Jest dwóch. Masz... Lyle, no, źle napisałem. Ty. No, tak typo wygląda i musimy go znaleźć. Zanim go zlokalizujemy, to wpiszemy jeszcze... Powinno tu być kilka nazwisk teraz. O, jeszcze nie ma? Aha, jesteśmy za nowi. Dobra, lokalizujemy typa. Wychodzimy stąd i jedziemy. Jak się łebo włączało? U? Nie. R? G? Nie, chy to są światła. G? O, G! Łeło, łeło. Dobra, styknie tego łeło. nie pamiętam, co to była za misja, ale chyba trzeba było go po prostu chyba obić, tego typka. Czekaj, gdzie on tu... Au! W piątce by się to po prostu rozpieprzyło. Nieważne, z jaką prędkością bym w to przydzwonił. I dobra, tu chyba trzeba wejść do mieszkanka. Oj, nie po czym nie gasiłem silnik. Wow! Niko zrobił salto. Dobra. Wchodzimy do środeczka. Puk, puk. Lyle Revis, I got a message from Brucey for you. Brucey? I thought he was fucking joking. Shit! O, i wyskoczył przez okno typek. Dobra. Gonimy typa. O Jezu. Szybciej, szybciej, bo nam zwieje. Co za typ? Jedzie pod prąd autostradą. Nie pamiętam, czy on się gdzieś rozwali, czy muszę go zatrzymać. Wiem tyle, że go nie idzie dogonić.
On się chyba gdzieś rozwali. Ewentualnie mogę spróbować go do niego strzelać. Ale nie na lotnisku może. Wow! To chyba był skrypt. Oj! No nie idzie go wyprzedzić, to jest oskryptowany ten pościg. Ale tam. Po autostradzie. On chyba tu zjedzie teraz. Nie, nie zjechał. Gonimy go radiowozem. Grzybow będzie ucieszony. Pozdrawiam serdecznie. Łodecz, oż ty chamie! Popsuł mnie radiowóz! Jakbym go sam wcześniej nie rozpieprzył. Piękny driftir. No podnoś ten szlaban, gałganie! No świetnie! Kurde, to jest głośne. Zaraz zacznę do niego strzelać, słowo daj. Oj. Nie wiem, mojego mam pobić? Nie. Nie pamiętam, co mam z nim zrobić. Laka już ma chyba. Jesteś mój chłoptasiu. O Jezu. Pobić go! Leżeć, kurde. O! Załatwione. 3,5 kloła. O, tam też był radiowóz, dobra. Oj, mały koreczek się zrobił, widzę. Teraz powinien zadzwonić do Bruce'ego. Przestępca zneutralizowany. You should not worry about Revis anymore. Lethal, man. A lot of people are gonna be very grateful that certain people who fuck with them can't say things to other people or fuck with anyone anymore. If you get me. I get the money you're paying. You're all about the cabbage. I mean, the lettuce, the lettuce! Yay! I taki epicki skok. Chyba lecę za wysoko. No. Dupnę w wodę. O, jak pięknie dupnięcie. I jeszcze jeden sk... Bum. No i na zakończenie odcinka piękny skoczek kaskaderski. Bo chyba tam nie było, słuchaj, części rozmowy, ale tam... Jezu, te zniszczenia. Sorry, Grzybow, rozwaliłem ci radiowóz. Dobra, no, ale my kończymy teraz ten odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku z tejże oto pięknej gry. Albo w jakimś innym odcinku. O, SMS-a dostaliśmy. W Boabo. Okej, no kolejna misja będzie. Klakson, dobra, kończymy to. Dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia. Na razie, pa, pa.